profanacja Jezusa Chrystusa prowadzi do tego, że nie będą klękać przy kościele. Przyjeżdżam wysłany przez inspektora, sam się o to prosiłem. 1997 rok do Sulmony koło Ancony we Włoszech na dwa miesiące praktyki w ramach wakacji w parafii jest Don Remo proboszczem. Po mszy uklęknąłem w kościele, Don Remo chodzi w czapce i przychodzi obok Pana Jezusa, no tak jakbym sobie przeszedł. Największa tajemnica, dlatego przed nią klęka, przed tą tajemnicą, coś rozumiem, coś wiem, to już nie chleb, to ciało Chrystusa, to nie wino, to krew, to żywy Chrystus, ale jak to jest, skąd to jest? Ze słów Pana. I tyle. Przed tak wielkim sakramentem niech upadnie. Każdy z nas. A trzeba było widzieć tą hordę. Kuratora Bobka. Trzeba widzieć tą hordę policjantów, dziennikarzy. I wyszło wśród nich. Tomasz Olejnik, a to ksiądz Salezjanin i dyrektor Szymczak, hordę na Wronieckiej, która wchodziła do kaplicy celi Wronicka 9 przez 23, nie mając pewności, czy Pan Jezus jest w tabernakulum, czy nie, bo mnie nie pytali. Tabernakulum jest, lampka się nie świeci, oni sprawdzają, zachowują się na sposób, jakby Pan Jezus był, a jednocześnie nikt nie przyklęka. Horda, pogan, bezbożnych.